to, proszę Państwa, jak wytłumaczyć następującą sytuację? To jest nagranie z miejscowości Dniepropietrowsk, teraz to się Dnipro nazywa, bo to ważne jest zmieniać nazwy, proszę Państwa, to jest ważne, to jest... Przecież w Polsce też jest głupawka, znaki są zmieniane na trasach wiodących do obwodu kaliningradzkiego. Z Kaliningrad jest zmiana tablic, znaków drogowych na Królewiec. Proszę Państwa, no my za to płacimy. Jakie to ma znaczenie, czy to jest Królewiec, czy to jest Kaliningrad? Ludzie, przestańcie. Niech już będzie jako Królewiec. Nie ma problemu. Tylko powinniście to z własnej kieszeni sfinansować, te durne rzeczy. No to proszę Państwa, no to mamy nagranie z zapory w Dniprze, takiej samej, tylko na wyższym biegu rzeki. I Ukrainiec, który to nagrywa, mówi: z czterech jazów spuszczają wodę na raz. Nigdy tak nie było. Proszę Państwa, wiadomo, że zapora w Nowej Kachowce poniżej Dniepru pękła. To co robią Ukraińcy, którzy mają pod kontrolą pełną zaporę na Dnieprze? Myślicie, że zamykają śluzy i pomagają ratować to, co się wydarzyło po stronie ukraińskiej nieco i po stronie rosyjskiej mocno? Zresztą, wiecie, nawet po stronie ukraińskiej, to przecież ten Cherson, to tam jest mnóstwo Rosjan, że oni mają tego świadomość. Nie, proszę Państwa, otworzyli na maksa śluzy w Dniprze i mamy dowód, że jeszcze dopychają wody. 4 sztuki w tym roku odkryli, takiego jeszcze w życiu nie widział. Pełną parą zrzucana jest woda, żeby dotarła jak naj... szybciej do Nowej Kachowki. Proszę Państwa, to jest premedytacja. Ewidentnie jest premedytacja. Nie ma teraz okresów deszczów, jest okres suszy. Mogliby tę wodę przytrzymać. Nie spuszczają specjalnie. No przecież, proszę Państwa, no to już trzeba być niezłym kretynem, żeby nie rozumieć intencji. On nigdy nie widział, żeby z czterech jazów była naraz spuszczana woda na Dniprze. I rzeczywiście, no leci wszystko pełną parą. Ja, proszę Państwa, żyję przy zaporze wodnej. Ja wiem, co ten strumień oznacza. To jest nawet ryzyko wypłukania dna przy tak potężnym zrzucie. A oni to robią, a oni to robią. No, kraj 404 rzeczywiście. Kilka filmików krótkich z tej powodzi. To my żołnierza rosyjskiego. Teren zalany. Tu mieli te umocnienia, jakieś bunkry. Wszystko pozalewało, proszę Państwa. Wszystkie fortyfikacje, pola minowe, cała misternie tkana obrona rosyjska po prostu została wyłączona. Te wody już troszkę opadły, nawet o kilka metrów. Tu jedno ujęcie z drona. Wszystko zalane. Katastrofa też sanitarna. Dniepropetrowska oblast. Ось такі, друзі мої, масштаби. Rzeka nawiozła tych ryb, a to, proszę Państwa, wybuchające miny z tych pól minowych, to woda to wszystko zniesie, co któraś wybuchnie. Tam przecież setki tysięcy min zostało zainstalowanych. To właśnie taka detonacja z punktu obronnego rosyjskiego. Tu inne ujęcie chyba z tego samego punktu. Biegnie żołnierz, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Woda się podnosi, a oni są zaledwie tam metr wyżej. И тлумачение аналитиков войсковых. Момент в том, что когда произойдет подтопление, здесь у нас все заминировано. То есть, proszę Państwa, sprzed kilku miesięcy, którzy analizowali ludzie, co by się stało, gdyby ta ciągle bombardowana
zapora w Nowej Kachowce runęła. No i oni opisują, że tu wszystko jest zaminowane, że to nasze wojska zaminowały. Весь берег, по сути, да? То есть вода, она, по сути, наши мины все и перекроет, да. Для того, чтобы они могли безопасно форсировать. При этом они, когда наши войска начнут перегруппироваться, потому что наводнение будет не так, как в фильмах, когда волна цунами идет и сразу поглощает. Оно произойдет в течение там, 3-4 дней. И наши бойцы, понятно, что они будут оттягиваться. Но при этом вода будет закрывать в первую очередь наши мины. Они просто по воде сверху и проплывут, по сути, при форсировании на выбранных участках. Кроме того... Także już wcześniej brali to pod uwagę, no, analizując rozwój sytuacji, że Ukraińcy mogą czegoś takiego dokonać.